Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii Po Mojemu. No i dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Wargaming mam wam do zaprezentowania pojazd HMH AMX 1357. Moi drodzy, jest to moim zdaniem jeden z najgorszych czołgów lekkich w grze. Czemu? Bardzo mały damage, bardzo mała penetracja, praktycznie zerowa depresja i losuje nas na dychy. Totalna moim zdaniem kupa, mi się ten pojazd nie podoba. Wiem, że od razu od samego wstępu hejtuję ten pojazd, no ale niestety tak to jest. Jest to tier 7. No i model jest taki w miarę, nie powiem. Jest w miarę ładny, w miarę fajny i bardzo dużo też ma takich ciekawych miejsc na swoim pancerzu, ponieważ jak widzicie ma takie worki na sobie. Dalej, pojazd trafił dość niedawno do sklepu premium, ja oczywiście dostałem go do testów, ponieważ jestem community kontrybutorem. Moi drodzy, nie gra mi się tym pojazdem zbyt dobrze, naprawdę, pojazd mogliście otrzymać za darmo na PC-cie, jeżeli pojechaliście na finały do Warszawy. Wtedy gracze otrzymywali ten pojazd za darmo, tylko że ten pojazd nazywał się AMX 1357 GF. No i był niebieski i na wieży miał taką linię białą z logiem Wargamingu i Grand Finals i tak dalej, i tak dalej. Jako darmowy prezent, no ciekawa maszynka, taka mała ciekawostka, fajnie. Ale jako czołg premium, który obecnie kosztuje 8000 ponad złota, jest po prostu do bani. Naprawdę jest do bani, nie ma praktycznie przyjemności w grze tym pojazdem. Jak wiecie, ja nie jestem graczem, który preferuje grę czołgami lekkimi i nie jestem w tym wszystkim specjalistą. Ja przedstawię wam suche dane, nagrałem jedną bitwę taką, no w miarę, w której zrobiłem troszeczkę damage'a. Niestety jest bez mojego komentarza, ponieważ mój komentarz się nie nagrał, także niestety będziecie skazani na oglądanie bitwy bez mojego komentarza, ale do tego przejdziemy sobie później. Lećmy z opisem tego pojazdu. A właśnie, jeszcze. Pojazd mam na 100% załodze z 4 perkami, także powinniście być zadowoleni, bo jak zawsze narzekacie, że pojazdy mam bez fajnych załóg. No i wytrzymałość, czyli liczba punktów HP. Jest to 890, czyli no jak na lighta nie jest źle, ponieważ pamiętajcie, zatrzymany czołg lekki jest to martwy czołg lekki. Lećmy dalej. Silnik 250 koni mechanicznych, który daje nam 17,01 konia na tonę, czyli w miarę ok. Najwyższa prędkość jazdy jest to 61 km na godzinę, najwyższa prędkość cofania 23, no i szansa na pożar 20%. Ogólnie pojazd dość ciekawie zasuwa, z tym akurat nie ma problemu, ponieważ jest w miarę mobilny. No i działko. Jest to 57 o długości 100 kalibrów, czyli no bardzo długie działo. I tak, czas przeładowania mamy tutaj 16 sekund. Oczywiście to jest magazynek i w magazynku mamy 8 strzałów. Czas celowania jest to 2,30, czyli w miarę sporo, ponieważ pomiędzy pociskami mamy bardzo, bardzo szybki czas przeładunku. No i to działko nie zdąży nam się do 100% skupić, zanim my przeładujemy, także jest wielki problem, ponieważ działko przez to sieje pociskami na lewo i prawo. A jeżeli mowa o sianiu pociskami na lewo i prawo, no to celność na 100 metrów 0,37. Niby nie jest tak źle, ale w odczuciu w bitwie jest dużo moim zdaniem gorzej. Maksymalny zasięg strzału jest to 720 metrów, maksymalne podniesienie 12 stopni, maksymalne opuszczenie 6 stopni, no i strzałów w serii mamy 8. Lećmy dalej. Na gąsienicach mamy prędkość obrotu 48 stopni na sekundę, opory dla gruntu 0,6, 0,7, no i 1,4, czyli opory dla gruntu są w miarę ok. Na wieżyczce zasięg widzenia 390 metrów, prędkość obrotu 45 stopni na sekundę, czyli też jest w miarę ok. Na radyjku zasięg sygnału 750 metrów, amunicja, mamy tutaj APK-i oraz APCR-y, nie mamy tutaj HE-ków. Uszkodzenia na APK-ach oraz APCR-ach są identyczne, tak jak wiecie. No i to są od 68 do 113, czyli damage jest naprawdę mizerny, prawda? No ale powiecie, że to tak mamy średnio 100 na każdym pocisku, prawda? Czyli mamy 800. No tak, ale powiem wam szczerze, że wyjeżdżałem dość często na AMX-a 1375
i po prostu no ciężko było z nim wygrać, naprawdę było ciężko z nim wygrać, także no to jest taki o pojazd, naprawdę. Penetracja na APK-ach jest to od 107 do 179, czyli totalna lipa, ponieważ my gramy nawet na 10 tierach, pamiętajcie o tym. To jest po prostu no fatalna penetracja, nie ukrywajmy. Prędkość pocisku 1141 metrów na sekundę. No i na APC-rach mamy penetrację od 146 do 244. Czyli jest lepiej, naprawdę jest lepiej, ale to nadal nie jest dobrze, ponieważ no 10 tiery. To mówi wszystko. Tutaj nie trzeba dodawać większego komentarza z taką penetracją. Prędkość pocisku 1463 metry na sekundę. Załoga. Mamy tutaj trzech załogantów tylko. No i z mojego prywatnego odczucia najczęściej pada tutaj kierowca. Warto też poruszyć kwestię kamuflażu, ponieważ nieruchomy pojazd ma współczynnik 0,33, również w ruchu ma też 0,33, bo pamiętajcie, że to jest czołg lekki. Dalej, pancerz. Nie ma tutaj zbytnio czego opisywać, ponieważ pancerz praktycznie nie istnieje. Od 1 do 20 mm ma zręczone praktycznie większość pojazdu. Tak. Od 21 do 30 mm ma zręczone fragmenty na przodzie, jak i tutaj cały ten przedni fartuch pod działem oraz skątowana część na wieży. Od 31 do 50 mm mamy tutaj przednią belkę pomiędzy kołami napędowymi oraz fragmenty na jarzmie działa, jak i na samej wieżyce, pod fartuchem już. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pancerz. Dzisiejsze po mojemu będzie po prostu bardzo, bardzo szybkie. No i tak, to niby jest ten pancerz warstwowy, prawda by nam się wydawało? Ha, 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 tak. I również mamy gąsienicę. Niestety to nie jest pancerz warstwowy. Tak jak to jest w HMH AMX-M4 ML49. Tak niestety się nie dzieje, co jest dużą wadą. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wyposażenie do tego pojazdu, to najbardziej polecam wam to, co mam zamontowane tutaj, czyli wentylacja, ulepszony system naprowadzania oraz powłoka antyrefleksyjna. Jak wiecie, nie możemy założyć tutaj dosyłacza, ponieważ to jest magazynek, również nie ma możliwości założenia stabilizatora pionowego. Jeżeli chodzi o wyposażenie, oczywiście każdy dobiera go względem siebie. Cena pocisku przeciwpancernego jest to 85 kredytów, cena pocisku goldowego 2800. Moi drodzy, to jest pojazd typowy do strzelania z golda, naprawdę. Niby jest fajny, bo opróżnia ten magazynek naprawdę bardzo, bardzo krótkim czasie, ale mimo wszystko my nie jesteśmy postrachem dla przeciwnika. Mi tym pojazdem gra się kiepsko, ale jak grać tym pojazdem? No jak typowym lightem, starać się spotować, nie grać tutaj na damage, ponieważ jest on naprawdę, naprawdę kiepski. Depresja tego działa jest to 6 stopni, czyli praktycznie to jest nic, bo wieża jest dość wysoko, no i działko opuszcza się bardzo, bardzo mało, czyli no w walce kołowej, że tak powiem, czyli w objeżdżaniu będziemy mieli i tak jakikolwiek problem. Jak grać przeciwko temu pojazdowi? Jak przeciwko typowemu lightowi? Strzelając do niego, po prostu wykryty ten pojazd, jest to pojazd martwy. Moi drodzy, nie polecam wam tego pojazdu, naprawdę, ponieważ on jest w ogóle nie warty jakiejkolwiek uwagi. Mi się on nie podoba, nie wiem jakie jest wasze zdanie o nim. Bardzo szybki, wręcz ekspresowy opis tego pojazdu wam dałem. No ale cóż, no to jest light, a jak wiecie, ja w lightach się nie specjalizuję, a z racji, że dostałem ten pojazd, no to postanowiłem i tak pokazać go na moim kanale. Tutaj ja się z wami niestety muszę pożegnać, ponieważ w dalszej części tego materiału nie będzie mojego komentarza, ponieważ on się nie nagrał magicznym sposobem, nie mam pojęcia czemu, a ja tamtą bitewkę sobie rozegrałem wcześniej, no i uznałem, że i tak ją wrzucę, ponieważ większych wyników i tak nie udaje mi się ugrać na tym pojeździe. Także moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Hej ludziska. No i zapraszam was do bitewki.
обнаружены. Цель захвачена. Гусеница повреждена. Шанс разрыва увеличен. Машина в поле зрения противника. Союзник уничтожен. Противник засек нашу позицию. Цель захвачена. Броня пробита. Рикошет. Есть отставить цель. Целится в нас. Орудие готово к стрельбе. Цель понял. Пробитие. Броня не пробита. Противник обнаружил нашу машину. Цель захвачена. Горит. Броня пробита. Уничтожен. Машина в поле зрения противника. Орудие готово к стрельбе. Цель понял. Мы обнаружены. Попадание. Противник засек нашу позицию. Броня пробита. Гусеница сбита.